Przyniosłam sobie dzisiaj właśnie z ogrodu fasolkę. Ja już wcześniej fioletową sobie gotowałam, a dzisiaj przyniosłam troszkę fioletowej, troszkę zielonej, jak widać. Za chwilę ją będę gotować. Oczywiście umyję, poobcinam końcówki. No i będę miała taką dla Was ciekawostkę a propos fioletowej fasoli, więc oglądajcie do końca. Fasola została przygotowana do gotowania, poobcinane te końcówki, u mnie mieszana. I taka zgaduj zgadula, czy ta fioletowa fasola po ugotowaniu będzie nadal fioletowa, czy nie? Także oglądajcie do końca filmu. Wiadomo, że fasolę to się podaje z masełkiem, jakimś tłuszczykiem i bułką. Tartą to chyba każdy wie, ale głównie taka ciekawostka dla Was, czy ta fasola po ugotowaniu fioletowa, bo ja tu mam fioletową i zieloną, mieszaną, bo ja już wiem, co będzie efektem końcowym, bo już raz gotowałam tą fioletową, a Wy czekajcie na efekt końcowy. Oczywiście w osolonej wodzie gotuję do miękkości i sobie scedzam na sitku, także my się widzimy, jak ja już scedzę tą fasolę i zobaczycie, czy faktycznie ona pozostanie fioletowa, ta, która jest fioletowa, czy zmieni barwę na zieloną. Także czekajcie do końca filmu. Fasola w dalszym ciągu się gotuje, jest jeszcze twarda, no ale cóż tu się wydarzyło? Zobaczcie. Czary mary, hokus pokus, Monia podmieniła fasolę. Była mieszana, zrobiła się zielona. Czyli fasola normalnie się przebarwiła na zielono. Czyli to nie jest mit, że fioletowa fasola po ugotowaniu się zrobi po prostu zielona. I wyrównał się koloryt. Było połowę zielonej, połowę fioletowej, tak więc taka ciekawostka. Wiadomo, jak się ugotuje, to ja będę podawać sobie z bułką tartą i masełkiem. Ja już fasolę chyba kiedyś w filmie, jak robię, to nagrywałam, ale to taka tylko dzisiaj ciekawostka, że fasola po ugotowaniu przebarwiła się na zieloną. Jakby ktoś nie dowierzył. Chyba na tyle. No to chyba się pożegnam, bo on zmontuje ten film. Dobra, pa, pa.